Kronika Konika. Bachanalie i samotność. Nick Alm i jego malarstwo. Spróbujmy wyobrazić sobie, że mamy wolną chwilę, a przed nami leży dobrze zatemperowany ołówek i szkicownik. Pewnie pierwsze pytanie, które od razu się pojawi, jest takie: co by tu narysować? By uwiecznić w rysunku jakiś banał w postaci pospolitego przedmiotu, wydaje się być po prostu stratą czasu. Co zatem jest wartościowe, by spędzać czas i nie szczędzić wysiłku, by to uwiecznić? Tego rodzaju pytania towarzyszą nie tylko artystom amatorom, ale także zawodowym sztukmistrzom. Leonardo da Vinci uczył adeptów przyjmowanych do swojej Accademia del Disegno, by bacznie obserwowali to, co ich otacza. W swojej pamięci tworzyli specjalny magazyn dostrzeżonych rekwizytów, które potem mogą być pomocne w sztuce. Po 5 wiekach psychologia percepcji odniesie się już w stricte naukowy sposób do tych intuicji leonardowskich, dzieląc naszą pamięć na aktywną i pasywną. Pamięć aktywna, nie tylko wedle deklaracji Leonarda da Vinci, winna być domeną artystów, by mogli oni potem bez większych przeszkód przeprowadzić typowy proces rysowania z wyobraźni. Ilekroć patrzę na obrazy pędzla szwedzkiego artysty Nicka Alma, to jestem pewien, że obserwuje on świat przez pryzmat pamięci aktywnej. Gromadzi w umyśle cenne postrzeżenia, które stanowią osobliwy magazyn imaginacyjny. Z niego potem wydobywa jak z szafy rekwizyty, czyli to, co chce namalować. Nick Alm należy do pokolenia młodych malarzy. Urodził się w Szwecji w 1985 roku. Już jako 14-latek zaczął pracować jako ilustrator, starając się, by jego rysunek był uzupełnieniem tekstu. Jednak z czasem doszedł do wniosku, że stać go na coś więcej. W 2006 roku rozpoczyna studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Florenckiej. Tam już wie, że malarstwo olejne jest tym, czego poszukiwał. Wie też to, że jeżeli chce korzystać z jego dobrodziejstw, czeka go niemal katorżnicza praca. Musi ćwiczyć techniki malarskie, by dojść do tego momentu, w którym ruch dłoni trzymającej pędzel będzie w pełni kierowany przez jego wyobraźnię, a nie przez przypadek. Jego pracowitość i wytrwałość jest już zauważona na akademii. Jako student zostaje asystentem profesora. Jednak nie chce wiązać swojej przyszłości z dydaktyką. Po ukończeniu studiów Nick Alm otrzymuje stypendium The Hudson River Fellowship i wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Potem podejmuje kolejną naukę, tym razem już prywatnie, w pracowni u norweskiego malarza Odda Nerdruma. Już wtedy krytycy zwracają uwagę na młodego Szweda, który w malarskim operowaniu światłem i cieniem jest po prostu wirtuozem. Maluje w stylu dawnych mistrzów. Jednak tematyka jego obrazów jest daleka od tego, co znamy ze ścian muzeów. Nick Alm bacznie obserwuje otaczający go świat, zapamiętuje w klastrach swej pamięci aktywnej, co może być przedmiotem jego obrazów. W malarskiej tematyce przypomina tu bardziej impresjonistów, bo maluje sceny z nocnych klubów, barów i kawiarni. Przypomina więc tematycznie Renoira, Maneta, Degasa czy Lautreca. Jednak pomimo tej impresjonistycznej tematyki, obrazy autorstwa Alma mają wyraźnie współczesne oblicze. Pracując w swoim studio w Sztokholmie, Alm mówi wprost, że po prostu maluje świat takim, jakim go widzi. Interesuje go po prostu życie codzienne, gdzie w centrum znajduje się postać ludzka. Niezależnie czy artysta przedstawia sceny z lokali, czy portretuje pojedyncze postacie w pokojach hotelowych, czy na korytarzach, to każde ujęcie, niezależnie od ilości osób, koncentruje naszą uwagę na jednej wybranej postaci. Mi osobiście najbardziej podobają się te sceny z barów, gdzie Alm przedstawia te istne bachanalia, na których widać świętujących. Obrazy aż wibrują dźwiękami, są perfekcyjnie skomponowane. Alm nie ukrywa tego, że zdarza mu się fotografować interesujące go sceny, ale fotografia nigdy nie stanowi dla niego finalnego odniesienia do obrazu. Jest tylko notatką wizualną, szkieletem, na którym zawiesza potem rekwizyty zgromadzone za pomocą pamięci aktywnej. Właśnie w pamięci aktywnej przechowuje te przedmioty. By użyć współczesnej terminologii, możemy powiedzieć, zachowuje je w bardzo dobrej rozdzielczości. Dlatego też
może je potem dowolnie wybierać, porównywać i implikować w kompozycję obrazu. Dlatego ustawienie postaci, przemyślana estetycznie sceneria, doskonale użyta kolorystyka nadaje jego obrazom tak misterną iluzoryczność. Ale też sceny, w których przedstawia pojedyncze postacie, też zasługują na uwagę. Ta seria osobliwych portretów, postaci, które drzemią, leżą w łóżku lub budzą się ze snu, emanuje spokojem, jakąś prywatnością i zadumą. Czasami te pełne tęsknoty postacie angażują się we wzajemne relacje, podczas gdy w innych przypadkach sprawiają wrażenie bezczynnych w swoim otoczeniu, zostających z własnymi myślami. Sam artysta tak o tym mówi. W swoich obrazach staram się przekazać to, co jest uniwersalnie ludzkie. Absolutnie moim celem nie jest krytykowanie społeczeństwa. Zamiast tego moje prace odnoszą się przede wszystkim do wewnętrznego świata jednostki. Ogólnym celem mojej sztuki jest zainteresowanie wizualne oparte na połączeniu realizmu z abstrakcyjnymi kształtami. Ma to spowodować skupienie uwagi odbiorcy na pracy pędzla, na ukazywaniu światła. To zawsze powinna być subiektywna interpretacja rzeczywistości. W przypadku mojego malarstwa mniej lub bardziej subtelne odchylenie od realizmu. Jako malarz dążę do tego, aby moje prace tętniły życiem. Postać ludzka zawsze była w centrum moich prac. Osobiście wolę pracować z natury zamiast używać aparatu fotograficznego. Fotografia jest tylko interpretacją życia. Jej brakuje zresztą subtelnych zmian koloru, gradientu, przejść tonalnych. I kiedy maluję z natury, staram się nie kopiować obiektu, który mam przed sobą. W obrazie upraszczam go, zmieniam aranżację i dodaję własną wizję z inspiracji otaczającego mnie świata. W obrazie interpretuję to, co budzi we mnie emocje, od samego kontekstu po detale. Chcę ukazać jakieś psychologiczne napięcie między ludźmi, stan umysłu czy nastrój. W swojej pracy malarza robiłem to już tyle razy, że stało się to niemal częścią mojej natury. Po prostu, kiedy siadam do malowania, reaguję już podświadomie. Wtedy to pewne efekty staram się zepchnąć w dół, aby wzmocnić inne. Jest to wzajemne oddziaływanie między tym, co obiektywnie dostrzeżone, a tym, co subiektywnie wyobrażone. Wewnętrzna wolność jest tlenem mojej sztuki. Dlatego w obrazach artysty odnajdujemy zarówno bardzo realistyczne oddanie portretowanych postaci, jak również nieco abstrakcyjnie potraktowane tło, które jest ukazane przez wodniste, ekspresyjne pociągnięcia pędzla. Ten stylistyczny zabieg podkreśla wizerunek postaci, przesuwa ją na pierwszy plan. Mimo że malarstwo Nika Alma jest osadzone we współczesnej scenerii, to poprzez abstrakcyjne pociągnięcia pędzla i użycie ciepłej palety barw, obrazy te są osadzone w ponadczasowej płaszczyźnie. Widać, że Nick Alm bacznie obserwuje otaczającą go rzeczywistość i dzięki pamięci aktywnej rozumie mowę ludzkiego ciała i ukryte w niej emocje. A to z kolei sprawia, że jego obrazy są tak doskonałe. Za swą twórczość Nick Alm otrzymał wiele wyróżnień i nagród. W 2012 roku wystawiał swoje obrazy w The Portrait Society of America w Filadelfii, gdzie otrzymał główną nagrodę. W 2013 roku zdobył nagrodę ARC International Salon, a także nagrodę Williama Baugware. Osobiście, gdy po raz pierwszy spojrzałem na obrazy Nika Alma, pomyślałem sobie, że musi być to artysta, który w starym stylu podchodzi do sztuki. Najpierw bacznie obserwuje to, co go otacza, potem długo myśli o tym, co dostrzegł, zaś na końcu sięga po pędzel. Kiedy przeczytałem pierwsze wywiady z artystą, wiedziałem, że w mojej obserwacji nie pomyliłem się. Oby było więcej takich artystów jak Nick Alm, bo mam wrażenie, że w niektórych przypadkach proces tworzenia jest dokładnie odwrotny. Zaczyna się od działania twórczego, potem przychodzi namysł, na końcu zaś dopiero obserwacja i drapanie się po głowie i autorefleksja. Co ja chciałem właściwie namalować?